Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Przechodząc obok jeziora Galilejskiego, Jezus ujrzał dwóch braci, Szymona zwanego Piotrem i brata jego Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro. Byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi. Oni natychmiast, zostawiwszy sieci, poszli za nim. A idąc stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci, Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał. A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za nim. Oto słowo Pańskie. Znalazł ich na potężnym, ogromnym jeziorze. Tak dużym, że to jezioro nazwano wręcz morzem. Pośrodku takiego jeziora jesteś sam. I tam ich znalazł. W ich samotności. Piotr i Andrzej, Jakub i Jan. Ich w zasadzie łączyło wtedy, to była firma rybacka. Łączył ich biznes, wspólne interesy. A on ich zabiera w pewną podróż i ta podróż uczyniła ich wspólnotą. Uczyniła tych ludzi związanych w zasadzie tylko biznesem, wspólnymi interesami, korzyściami, uczyniła ich braćmi. Tym czymś jest Kościół. Kościół to jest wspólnota, to ma być rodzina. Rodzina złożona z różnych ludzi. Każdy z nas jakby zajmuje się swoim biznesem, swoimi sprawami. Ma swoje rzeczy na głowie. A kiedy się zbliżamy do Chrystusa, stają się pewne rzeczy o wiele ważniejsze. Człowiek staje się mi bratem. Po to ich Chrystus zabrał. Uczynił ich wspólnotą. I to jest ta światłość, którą ma być Kościół. To jest ten znak jaśniejący pośród ciemności. Ludzie, którzy mają być wspólnotą.